kochani, na pewno znacie tę historię, tę rozmowę z pijakiem, z małego księcia Antoine de Saint-Exupéry. I ja takich rozmów z uzależnionymi przeprowadziłem bardzo wiele. I taka rozmowa to jest w rodzaju: czemu jesteś taki tłusty? Czemu jesteś taki gruby? Bo jem. A czemu jesz? Czy dlatego, że jesteś głodny? Nie, dlatego, żeby się lepiej poczuć. A czemu chcesz się lepiej poczuć? Bo się źle czuję. A czemu źle się czujesz? Bo się wstydzę. A czego się wstydzisz? Tego, że jestem za gruby. A czemu jesteś za gruby? Bo za dużo jem. I kochani, informuję was, że wasze życie zależy od ciebie. Jakość życia twojego zależy od ciebie. I tłumaczenie, że ja nie wiedziałam lub nie wiedziałem, nie wchodzi w rachubę. Czemu? Ponieważ twój ukochany organizm tego nie weźmie pod uwagę. Układ wieńcowy w pewnym momencie, nie tłumacząc ci, że on nie wiedział, że to ma na niego nie działać, wysiądzie. Twój cudowny mózg, nie tłumacząc tego, że on nie wiedział, że ma nie dostać udaru, da ci go w prezencie. Twoje stawy nie wytłumaczą ci, że one nie wiedziały, że mają nie gromadzić tego, co gromadzą, i odmówią ci posłuszeństwa. I tłumaczenie, że nie wiedziałeś, nic nie pomoże. Dlatego proponuję ci, zanim stwierdzisz, że ty tego nie wiedziałeś, to się dowiedz. Ja będę tak upierdliwy jak ta mucha i będę to powtarzał.